Jest 16.01, 16.01. Właśnie skończyłam pracę, ogarnęłam się i wychodzimy na zakupy. Też mam ostatnio problemy w co się ubierać. Z jednej strony założyłabym marynarkę do tego, co mam teraz na sobie, ale z drugiej strony wiem, że trochę zamarznę, więc racjonalnym wyborem byłoby założenie swetra. Jednak się przebrałam, bo byłoby mi po prostu za zimno w tym, co miałam wcześniej, więc idziemy raczej w komfort. Zakładamy sweter i coś grubszego. Jest godzina 21.01, ja właśnie zjadłam kolację i zrobiłam sobie tak pyszny makaron, że aż jestem w szoku, że wyszedł tak dobry. Muszę jeszcze tylko dopiec bułki do prezentu i powinno być ok. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Zawsze jak robię jakiś prezent, staram się, żeby któraś część była zrobiona własnoręcznie. Jestem strasznie zmęczona. Spałam dzisiaj 3 godziny. Jest 21, a ja ledwo żyję i tylko myślę o tym, kiedy pójdę spać. Hey Google, what time is it? It's 10:19 a.m. 10:19, właśnie przyszły mi talerze. W tym mieszkaniu miałam zielone i nie za bardzo jestem fanką jedzenia z kolorowych talerzy. W końcu przyszły mi białe i są takie zwykłe, klasyczne. Mamy kawkę z Fenek Studio. Z Fenek Studio. Z kubka z Fenek Studio. I w ogóle zrobiłam sobie coś takiego. Wygląda to obrzydliwie. Mam nadzieję, że smakuje trochę lepiej. Jest to baton a la Twix. Na spodzie mamy mąkę migdałową i owsianą, wymieszaną z masłem orzechowym i z cynamonem. Więc tak nie jest Twix stricte. Sos karmelowy, 0 kalorii i polany wszystko czekoladą. Dzień dobry, jest godzina... What time is it? It's 8:43. Ostatnio mam ogromne problemy ze snem i nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, ale mam nadzieję, że mi niedługo przejdzie, bo jest to trochę męczące. Zrobiłam sobie Bella Hadid Air One Smoothie w polskiej wersji z CBD na bazie przepisu, który znalazłam na TikToku bodajże. Przyszła mi paczka z Vinted. Przyszłam ją odebrać i akurat zaczęło sypać. Dosłownie sypie śnieg. Wcześniej suszyłam włosy, więc not God's favorite. Udało mi się kupić na Vinted 2 swetry, które są po pierwsze świetnej firmy, a po drugie dobrej jakości. Ale to wygląda super. Trochę się bałam, bo był dość tani. Bałam się, że będzie po prostu zniszczony, a Gani jest teraz bardzo popularną firmą. Więc jak go zobaczyłam, to od razu go wzięłam, bo stwierdziłam, że pewnie ktoś go wykupi. Druga rzecz, z której cieszę się bardziej niż z czegokolwiek innego. Wełniany sweter z Kosa. Jest... Zapłaciłam za niego 70 zł maksymalnie już z tą ochroną kupującego. A skład, wełna, alpaka, 2% elastanu. Plan był taki, że wychodzę dzisiaj po pracy z koleżanką na kawę, bo dawno się nie widziałyśmy, ale coś jej wypadło. Dzień dobry, wyglądam jakby mnie pierun strzelił, ale that's not the point. Wczoraj wieczorem rozrobiłam sobie ciasto na focaccie, żeby dzisiaj mieć świeży chlebek i też chcę zanieść kawałek swojej przyjaciółce. Dziś się widzimy po raz pierwszy, nie mogę się doczekać, dam jej kawałek focacci. Zrobiłam focaccię klasyczną z solą truflową.
Cause She Fancy. Plan na dzisiaj jest taki, że teraz pracuję do 16, a potem jestem umówiona z nimi na 18 albo 18.30. Muszę sprawdzić, bo nawet nie wiem, ale jakoś jestem umówiona chyba około 18. Wczoraj w nocy skończyłam 7 mężów Evelyn Hugo. Mam trochę przemyśleń na temat tej książki, bo przez to, że czytało mi się tak szybko, to jestem po prostu w szoku, jak autorka jest w stanie trzymać cały czas w napięciu. I miałam do niej dwa podejścia. Za pierwszym razem przeczytałam chyba około tam, nie wiem, 100 stron i nie byłam zachwycona. W książce po prostu śledzimy proces pisania biografii Evelyn Hugo i jest to niesamowicie interesujące. Chciałam też zrobić sobie research na ten temat troszeczkę w trakcie czytania, bo z perspektywy XXI wieku te rzeczy nie są aż tak drastyczne i nie są takie nieakceptowane społecznie. Nigdy tak szybko nie przeczytałam żadnej książki. Czytałam ją dzisiaj do drugiej w nocy. Ogarnęłam się już i zaraz wychodzę, muszę tylko spakować prezenty dla Laury i we can go? Wiem, że prawdopodobnie nic nie widać, ale wczoraj ktoś mi powiedział, że dziś w nocy spadnie śnieg, a mam zasłonięte rolety, więc sprawdzamy! O mój Boże!